Drugą połowę poznałem. Moją żonę poznałem, praktycznie znamy się od dziecka. Także mogę powiedzieć, że to jest chyba największe szczęście, jakie spotkałem w życiu. Najbardziej boję się, że moje dziecko albo ogólnie rodzina mogłaby zachorować. Za pierwszą premię kupiłem. Nie pamiętam dokładnie, ale pierwsza premia chyba w Arce była. Cinquecento. W pierwszej lidze lubię. Nie lubię. Nie lubię otoczki, jaka jest, czyli różnie to wygląda. Natomiast lubię ją za sam styl życia. Największy dowcipniś. Obecnie zdecydowanie nasz Jakubek, Michał Jakubowski. Największy maruda. Wydaje mi się, że no, chyba się nie obrazi, ale obecnie chyba Michał Żuchowski. Największy modniś. Tutaj mam jednego faworyta, Krzysiu Bąk. Największy spóźnialski. Tu też bardzo łatwa sprawa, Mateusz Oszmaniec. U kogo z techniką na bakier? Myślę, że Łukasz Wróbel. Czy ich opowieści mógłbym słuchać godzinami? Waldemar Kowalik, nasz fizjoterapeuta. Bardzo lubię spędzać czas u niego na kozetce i przy okazji słuchać jego opowieści. Ma dużo fajnych zainteresowań. Pewnie przez to, że swoją pasję łączy z pracą, także. Kto z Drutek Zbytowi zrobi największą karierę? Myślę, że fajne możliwości ma Bartek Wolski. Dowcip z szatni, który rozbawił mnie do łez. Obecnie w szatni mamy taką atmosferę, że praktycznie codziennie można fajnie się pośmiać. Przeważnie są to żarty z kogoś, czasem ze mnie, więc może zostawię to dla siebie. Najdziwniejsza sytuacja na zgrupowaniu. Obecnie mieliśmy dwa zgrupowania. Jedno w Buczu, drugie w Policach. Ale z najdziwniejszych ciężko mi teraz powiedzieć. Wszystko przebiegało całkiem fajnie, sprawnie. Może to, że się dobrze czułem i nie byłem kontuzjowany. Kultowy tekst zbytowskiej szatni. Po zwycięstwach Obelino. Najbardziej pamiętna bura w szatni. Myślę, że w ostatnich czasach, mam na myśli przejęcie zespołu przez trenera Stawskiego, fajnie się to układa, ale patrząc wstecz, pamiętam bardzo impulsywne odprawy, szczególnie po przegranych meczach trenera Araszkiewicza. Oczywiście rozumiem jego rozgoryczenie i fakt, że po porażkach nie ma za co chwalić, natomiast bardzo impulsywnie podchodził do analizy meczu, szczególnie po porażce. I tutaj no, czasami bywało bardzo, bardzo ciężko. Najmilsza pochwała od trenera. Ogólnie rzadko mnie chwalą trenerzy. Chyba nie ma za co. Przeciwnik, który śni mi się po nocach. Jeśli chodzi o drużynę, może niekoniecznie, ale kiedyś za skórę mi zaszedł Bojan Krkić. Najlepszy piłkarz, z którym grałem w jednej drużynie. Ciężko mi teraz określić, kto byłby najlepszy, bo uważam, że w każdej formacji gdzieś tam mógłbym znaleźć takiego, z którego mógłbym brać przykład. Ale jako całokształt mógłbym śmiało powiedzieć, że jest to Janusz Twardykowski. Po meczu lubię wrócić do domu, położyć się koło synka. Pozycja, na której jeszcze nie grałem. Ofensywny pomocnik. Nikt mnie nie pokona w... Jest jedna rzecz, ale nie powiem o niej, bo nie wypada. A tak myślę, że jestem średni lub całkiem niezły w kilku rzeczach.
Natomiast nie jestem taki, że nie da się mnie nie pokonać. Najgłupsze pytanie od dziennikarza. Co poszło nie tak? Pomeczowe oceny. Czytam, nie czytam. Czasem czytam, częściej nie, ale i tak do mnie dochodzą, bo rodzina czyta. Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem na boisku. Nie mam pojęcia. Stałem na bramce. Ale jeszcze się nic złego nie stało. Za 15 lat będę. Na pewno będę szczęśliwy. Nie do końca wiem, kim będę i gdzie będę. Ale na pewno będę z rodziną i na pewno będę szczęśliwy. To chyba wszystko.